Witam Państwa w kolejnym odcinku z cyklu podcastów Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej poświęconych niedawno wydanej publikacji pod tytułem Raport o stanie państwa. Ja nazywam się Łukasz Bogara i dziś zaprezentuję Państwu rozdział poświęcony obronności. Trwająca od prawie 2 lat wojna rosyjsko-ukraińska całkowicie zmieniła system bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i postrzeganie tematyki bezpieczeństwa narodowego na poziomie politycznym oraz społecznym. Autorzy raportu przedstawiają ogólny zarys polskiej obronności, w swojej analizie wskazują na silne i słabe strony tego aspektu, a następnie podkreślają swoje rekomendacje. Polska obrona narodowa w 2023 roku charakteryzuje się podejmowaniem wzmożonych działań w kierunku modernizacji sił zbrojnych, szczególnie w kontekście wyzwań stawianych przez trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską. Kluczowym elementem w kontekście wojny była modernizacja floty czołgów, w tym zakup czołgów Abrams oraz bojowych wozów piechoty Borsuk. Polska zdecydowała się na zakup 116 czołgów M1A1 Abrams, 250 czołgów M1A2 SEP V3 Abrams oraz 1400 wozów Borsuk. Wojna na Ukrainie przyspieszyła decyzję o zakupie czołgów Abrams i miała wpływ na koncepcję modernizacji Leopardów. Ponadto Polska nabyła koreańskie czołgi K2 Black Panther i rozpoczęła pracę nad ich spolonizowaną wersją K2PL. W zakresie sił powietrznych Polska rozpoczęła dostawy lekkich samolotów bojowych FA-50 i rozpoczęła produkcję wielozadaniowych samolotów F-35A Lightning II. Istotne były również działania modernizacyjne dotyczące myśliwców F-16C/D Jastrząb, które mogą zostać poddane gruntownej modernizacji w celu podtrzymania ich potencjału bojowego. Polska kontynuowała również intensywne ćwiczenia wojskowe, zarówno w kraju, jak i za granicą, co miało na celu podniesienie gotowości bojowej i interoperacyjności z sojusznikami. Takie działania jak ćwiczenia ROAD 604 podkreślają zdolność Polski do szybkiego reagowania w różnych scenariuszach operacyjnych. W 2023 roku zaplanowano wzrost wydatków na Wojska Obrony Terytorialnej oraz na Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Na WOT przeznaczono 2,488 miliarda złotych, w tym na funkcjonowanie dowództwa, zakupy sprzętu, inwestycje budowlane. Wydatki na Wojska Obrony Cyberprzestrzeni również wzrosły, osiągając poziom 2,27 miliarda złotych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni oraz zakup sprzętu i inwestycje budowlane. Doświadczenia wynikające z wojny na Ukrainie wyraźnie wpłynęły na decyzje modernizacyjne Polski. Konflikt ten ukazał znaczenie nowoczesnego komponentu lądowego i powietrznego w zrównoważonych siłach zbrojnych. Polska, reagując na te wyzwania, skoncentrowała się na unowocześnianiu swojego sprzętu, jednocześnie utrzymując współpracę sojuszniczą, szczególnie w ramach NATO. W dziedzinie obrony narodowej możemy wymienić następujące mocne strony. Polska aktywnie współpracuje z państwami sojuszniczymi, zarówno w zakresie działań na terytorium kraju, jak i operacji zagranicznych. Dąży do konstruktywnego wzmacniania stabilności międzynarodowej. Polska intensyfikuje współpracę wojskową w regionie, szczególnie na Bałtyku i wschodniej flance NATO, co obejmuje wspólne ćwiczenia, dowództwa i formacji. Zwiększenie wydatków na obronność. Polska znacząco zwiększyła wydatki na obronność, osiągając rekordowy poziom 97,4 miliarda złotych, co stanowi 3% PKB kraju. Do tego budżetu dodatkowo Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ma przekazać kolejne około 30-40 miliardów złotych. Rozwój technologiczny i kadry. Inwestycje w nowe technologie, a także rozwój personelu, w tym szkolenia na wszystkich szczeblach i rozwój korpusu podoficerskiego. Ustawa o obronie ojczyzny prowadziła zmiany w służbie wojskowej, co umożliwiło szkolenie ponad 15 tysięcy ochotników, z których wielu deklaruje chęć zostania żołnierzami zawodowymi. Zakupy nowoczesnego sprzętu, w tym czołgów Abrams, myśliwców F-35, wyrzutni HIMARS, systemu przeciwlotniczego Wisła z USA, a także haubic K-9, czołgów K-2 i samolotów bojowych FA-50 z Korei Południowej.
transfer technologii w ramach umowy z Wielką Brytanią. Umowa ta jest największym komercyjnym porozumieniem zawartym między Londynem a Warszawą, obejmującym program transferu technologii, który ostatecznie umożliwi Polsce samodzielnie montowanie rakiet typu CAM. W kwestii problemów i wyzwań w dziedzinie obrony narodowej możemy wymienić cztery następujące punkty. Bieżąca sytuacja geopolityczna, w tym konflikt na Ukrainie, stawia Polskę w sytuacji, która wymaga szybkiego i skutecznego zaspokojenia potrzeb obronnych. Trendy demograficzne negatywnie wpływają na możliwości uzupełnienia kadr wojskowych, co wymaga działań w zakresie poprawy wizerunku wojska jako pracodawcy oraz stworzenia lepszych warunków pracy dla specjalistów. Wyzwaniem jest zwiększenie poziomu wyszkolenia i jakości doktryny, w tym rozwój i zwiększenie prestiżu korpusu podoficerskiego. Wyzwania związane z planowaniem obrony na dwóch poziomach. Plany obrony Polski obejmują zarówno narodowe planowanie oparte o strategię bezpieczeństwa narodowego, jak i sojusznicze plany ewentualnościowe NATO. Autorzy raportu o stanie państwa w dziedzinie obrony narodowej mają następujące rekomendacje. Polska powinna kontynuować i pogłębiać współpracę z NATO. Utrzymywanie silnych więzi z sojusznikami jest kluczowe dla bezpieczeństwa i stabilności regionu. Modernizacja sił zbrojnych. Inwestycje w nowoczesny sprzęt wojskowy oraz technologie obronne są niezbędne do utrzymania zdolności obronnych na wysokim poziomie. Modernizacja powinna obejmować zarówno jednostki lądowe, jak i powietrzne oraz morskie. Inwestowanie w szkolenia żołnierzy i oficerów obejmuje to zarówno regularne szkolenia wojskowe, jak i edukację w zakresie nowych technologii i zwłaszcza strategii obronnych. Rozwój sektora cyberbezpieczeństwa jest niezbędny w obliczu rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni. Polska powinna inwestować w ochronę infrastruktury krytycznej oraz rozwijać umiejętności cyberobrony. Współpraca cywilno-wojskowa. Integracja działań wojskowych z cywilnymi służbami bezpieczeństwa i ratownictwa może przyczynić się do lepszego zarządzania kryzysowego i reagowania na sytuacje obronne. Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia. Polska powinna dążyć do dywersyfikacji dostaw sprzętu wojskowego i technologii, aby uniknąć zależności od pojedynczego źródła. Rozbudowa i wzmocnienie sił obrony terytorialnej może zwiększyć zdolności obronne na poziomie lokalnym, a także wspierać społeczności w przypadku kryzysów. Rozwój przemysłu obronnego. Inwestowanie w krajowy przemysł zbrojeniowy nie tylko zwiększa niezależność obronną, ale także przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Partnerstwa publiczno-prywatne mogą tu odgrywać kluczową rolę. Ważny jest wzrost świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i obronności. Programy edukacyjne i informacyjne mogą przyczynić się do budowania wsparcia społecznego dla polityki obronnej. Popieranie innowacji w dziedzinie technologii obronnych przez inwestycje w badania i rozwój może przyczynić się do rozwoju zaawansowanych rozwiązań, które zwiększą skuteczność sił zbrojnych. Zapewnienie wsparcia dla weteranów, w tym dostępu do usług zdrowotnych, edukacji i reintegracji zawodowej, jest ważne dla utrzymania morale i szacunku wobec służby wojskowej. Serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z treścią całej publikacji. Link do raportu o stanie państwa znajdą Państwo w opisie filmu. Podcast realizowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PRO.